Hej, witam Was bardzo serdecznie w 30. odcinku Degustuję i testuję. Dzisiaj będę dla Was testować tą oto czekoladę. Jest to czekolada z kawałkami karmelu i salą morską, więc niezłe multismakowe. Jest tutaj napisane, że to jest 72% kakao. Powiem Wam szczerze, że smak wydaje się ciekawy. Cyk. To jest marki, nie wiem, to jest czekolada z Ekwadoru, jeżeli dobrze pamiętam, marki Premium Luximo. W sumie to chyba jeszcze nie próbowałam i właśnie mam wątpliwości, czy to jest cała czekolada, czy jakieś takie batoniki, bo tutaj przez okienko możecie zobaczyć, że jest takie, wydaje się być porcjowana, tak jak czasami, no nie wiem, niektóre, jak to się mówi, niektóre czekoladki na przykład niedawno ten. No i mam rację, porcjowana. To się składa miazga kakaowa, cukier, kawałki karmelu, cukier, syrop kokosowy, tuż marszy, sól. No. Sól. No. Słuchajcie, to może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy, jaja, zboża zawierające gluten. I czytam to, ponieważ nie wiem, czy nie macie, niektórzy z moich widzów nie mają alergii, nie chcę w żaden sposób. No, czuć, że w tym jest dużo czekolady. Jak jadła gorzką czekoladę z wedla, którą ktoś posolił, to tyle. Karmelu wcale nie czuć. Moja ocena 8,5 na 10. Za to nietypowe połączenia. Naprawdę. Ale to jest taki mocny 8,5 na 10, za to, że to jest gorzka czekolada. A to jest mój ulubiony smak czekolady, czyli właśnie gorzka. Zastanawiam się, co jeszcze ludzie wymyślą. To jest taki, pokażę na drugiej, bo tam już zjadam ze stu. W tej tablicy jest parę sztuk takich batoników. Masz do środka. No. Aha, i jeszcze jedno, mam do Was pytanie. To są buty Lolity. Te, które będę przypać na Lolitę. Słuchajcie, nie wiem, czy zostawić te jak tak są, czy to uciąć, bo nie wiem, czy tam ktoś pisał. Weźcie mi doradźcie, bo teraz jestem w trakcie robienia piercingu dla lalki. Znalazłam materiał na sukienkę, którą będę jutro szyć. I pomyślałam, że rozpołowię to tak na pół, bo to są takie te otwierane z Barbie My Sin. I te kawałeczki poprzyklejam na sukienkę, jak niektóre osoby tak robią. Piszcie koniecznie w komentarzach, czy mieliście okazję spróbować tej czekolady gorzkiej z kawałkami karmelu i z solą morską. No, połączenie dosyć ciekawe przede wszystkim. Przynajmniej się nie zasłodzimy, tak? Bo ja testując niektóre rzeczy, potem muszę się natychmiast napić soku albo wody owocowej. Nie wiem, zwykłej wody niestety pić nie potrafię. Bo po prostu w przeciwnym wypadku to zwymiotuje. No i czasami rzeczy, które testuję, są takie słodkie, że aż szok. Jeszcze jedna sprawa. Zmazałam z tej lalki te podkolanówki, bo uznałam, że do brązowego będzie bardziej pasowało, jak będzie miała białe. I ogólnie rzecz biorąc, po nagraniu filmiku kończę piercing, robię jej piercing i jutro będę robiła sukienkę. Piszcie jeszcze w końcu w komentarzach, w jakim kolorze mają być te buty. Skoro sukienka będzie w kolorze ciemnego brązu, to niby miałoby być brązowe, ale ja też nie chcę, żeby było nudno i na tej sukience zrobić taki, wiecie, farbą esflorysy jak lukier czy coś takiego, więc piszcie, bo chciałam taką koncepcję, że tutaj też jakby ściekał lukier, wiecie, o co mi chodzi. I piszcie, czy mam uciąć, że ma być na przykład dotąd, czy ma być tak, jak jest. Bardzo mi na tym zależy, ponieważ
chciałabym, żebyście też jakby, żeby moi widzowie też mieli jakiś wkład w tworzenie i żebyśmy tak wspólnymi siłami, mówię w cudzysłowie, no bo tu nie mam was przy mnie, ale korzystam z waszych wskazówek, żebyśmy wspólnymi siłami coś tam zrobili. Ja chciałam pociąć tę perukę, ale zamówiłam pasma czekoladowe, bo ktoś tam do mnie, właściwie mój kolega na Facebooku napisał, również mój oglądający, pozdrawiam Grześka. Gadaliśmy sobie i się go spytałam, bo znalazłam coś takiego dla mnie. On jest ekspertem od lalek i dlatego prosiłam go o pomoc. Powiedział, że bardzo fajnie to wygląda. Bo chcę właśnie zrobić taką, jak już mówiłam, iluzję spływającej czekolady po włosach, takie włosy miętowo-czekoladowe. Dobrze, myślę, że to na tyle w tym odcinku. Piszcie koniecznie w komentarzach, czy macie, mieliście szansę zjeść tą czekoladę. Ja ją teraz dokończę. A wam życzę miłego wieczoru. Cześć.